Witam was tutaj, cześć, tam znowuż. I jak widzicie, właśnie zaczął padać śnieg. Mamy już koło wośpowe. Doskonale wiem, że część z was hejtuje wośp i róbcie to w swoim gronie. Po prostu nie musicie nam tutaj siać z tej atmosfery. My tego jednego dnia, i nawet nie tylko jednego dnia, chcemy uczcić to i dobrze się bawić. No i oczywiście zbierać pieniądze na cele charytatywne. Jak tutaj też również ja. Więc żeby nie było, wrzucę pierwsze. Będzie mnie można znaleźć, nawet specjalną okazję mamy. Wrzucimy pierwsze pieniądze, żeby coś już było. No już gubimy pieniądze, zaraz znajdziemy je. Proszę bardzo. Żeby nie było. Mamy już dźwięk. No i tak, jakie będą okazje i specjalne rzeczy z okazji wośpu? Pierwsza rzecz, która może was trochę zdziwić, to stwierdziłem, że w sumie można by było. Wystawiłem wam sondaż i większość z was stwierdziło, iż faktycznie chcielibyście, żeby coś takiego się wydarzyło. A mianowicie jest już wystawiona w linku w opisie i teraz wkładacie, możecie licytować aukcję na spacer po Warszawie ze mną. Jeśli osoba, która licytuje, to będzie chciała, również z tego będzie specjalny materiał. Jestem ciekawy, za ile to pojedzie i czy faktycznie część z was przynajmniej to zainteresuje. Jeśli tak, to jestem bardzo ciekawy, no i chętnie oczywiście z nami się przespaceruję i poopowiadam trochę o Warszawie, o jakichś nowościach, co tu się nie pozmienia w danym miejscu, jakie inwestycje nie będą, o których wiem oczywiście. No i tak, no i to będzie ciekawe. Termin oczywiście będzie do ustalenia później już z osobą, która wylicytuje. I zapraszam do licytowania, jeżeli jesteście chętni. Jeżeli nie chcecie licytować, możecie też po prostu wysłać na moją e-skarbonkę, do której również macie teraz kartę i link w opisie do mojej e-skarbonki. Już tam parę osób się wrzuciło ze serwera na Discordzie, a w Islandia. Natomiast jeżeli chcielibyście mnie spotkać na żywo podczas finału, czyli w niedzielę, o, czekaj, aż przejedzie. No dobra. Karetka przejeżdża. Natomiast jeżeli chcielibyście mnie spotkać podczas finału, w niedzielę właśnie, to zapraszam was bardzo serdecznie, chętnie z wami się spotkam. Będę pod stacją metro Bemowo, czyli przystankiem aktualnym Bemowo-Ratusz. Będę się znajdować tam w okolicach tego skrzyżowania, będę się kręcić, ale najprawdopodobniej będę najczęściej obok przystanku przy ratuszu, pod wejściem do ratusza, ewentualnie obok punktu informacji metra, który jest po drugiej stronie tego skrzyżowania, czyli po... czekajcie, zachodnio-południowej stronie skrzyżowania, jakbyście chcieli to znaleźć. I tam będzie mnie można znaleźć od 12 do 12.30, będę tam na was czekać, oczywiście z moim kolegą. Będziemy mieli dwie puszki, jedna ta, którą tu już widzicie, że już ją mam, no i druga będzie mojego kolegi, więc będziecie mogli się do nas dorzucić. Także zapraszam was do licytowania, wrzucania, no i dorzucania się do mojej skarbonki. I zobaczymy, ile tym razem uda nam się wygrać. W tamtym roku, z tego co pamiętam, musiałbym poznaleźć. Może jak znajdę, to wam wrzucę teraz zdjęcie, ile to było pieniędzy, ale to też nie było mało pieniędzy i część z was faktycznie nas znalazło. Oczywiście będziemy się też kręcić cały dzień na mieście i będziemy na przykład w pociągach, w tramwajach, w metrze raczej nas nie będzie, bo w metrze będzie bardzo dużo wolontariuszy innych. Natomiast my się będziemy pojawiać na linii kolejowej, do lotniska na pewno będziemy. Na liniach kolejowych Warszawa Wschodnia, Zachodnia też się będziemy pojawiać. Tak pomijając tą 12, od 12 do 12.30 w tych godzinach. Pomijając to właśnie wtedy będziemy w takich rejonach. No i na głównych ciągach tramwajowych, na Marszałkowskiej może również się też pojawimy. Ale nie obiecuję, gdzie będziemy. Prawdopodobnie też na chwilę zajrzymy na Winnicę. Ale jeżeli chcecie więcej śledzić, to zapraszam was na mojego Discorda, serwera, czyli Avizelandia. Link do niej w opisie i również w karcie. Trzeci link. To już chyba sprzedane i możemy czekać tylko i wyłącznie na finał, czyli już jutro, w niedzielę, 30 stycznia. Do zobaczenia. I jutro pojawi się film z najciekawszymi licytacjami, które udało mi się znaleźć, komunikacyjnymi i warszawskimi. Oczywiście, że będzie ten tramwaj z Wrocławia. Więc nam pozostaje czekać. Do zobaczenia już jutro. Cześć! No, przejechałbym się na tym kole, ale... ale dam wam to wylicytować.